Cześć, siemano, witajcie, Stiwiaki, z tej strony po raz kolejny Stiwi, a to jest kolejny materiał na moim kanale. Moi drodzy, jak widzicie, tym razem nie jest to Minecraft, nie są to przygody drużyny B, nie ma ze mną ani Wolnara, ani Leona, ponieważ tym razem gramy sobie w Fortnite'a. No i tak, moi drodzy, ogólnie gram w Fortnite'a trzeci, czwarty dzień, także będziecie mogli się ze mnie pośmiać. No i co? No i jeden w ogóle z naszych widzów z Discorda naszego pokazał mi, jak w tego Fortnite'a grać, bo totalnie nie wiedziałem, o co chodzi, także mnie troszkę tutaj wdrożył, pokazał mi mniej więcej, o co chodzi. No i także tak strzelać myślę, że umiem, natomiast budować ścian nie umiem totalnie, także mówię, możecie się ze mnie, będziecie mogli się ze mnie pośmiać, postaram się coś tutaj ugrać. No i oczywiście, jeśli odcineczki będą wam się podobać, to będę je wrzucał częściej, także nie zapomnijcie zostawić kciuka w górę, jeśli odcinek wam się spodoba, ponieważ mnie to zmotywuje. Zaczniemy sobie oczywiście od tańca. Cyk. Aha, oczywiście zapraszam na naszego Discorda Stiwiaki, ponieważ jak wiecie, nasza społeczność się rozrasta, jest nas coraz więcej. Także koniecznie wbijajcie, macie gdzieś tam linki, na pewno znajdziecie do naszego Discorda, także zapraszam. Co jeszcze wam mogę pokazać? Mogę wam pokazać szafkę, co mam w szafce, co udało mi się zdobyć. Udało mi się zdobyć taki plecaczek, udało mi się zdobyć taki oto kilof. Zbierak, także myślę, że spoczko. No i to chyba w sumie wszystko. Ogólnie mam który poziom? Mam, moi drodzy, poziom 26. No i powoli sobie gram, powoli sobie coś tam troszkę ogarniać. Zaczynam i staram się budować te ściany, tak żeby się potrafić za pomocą tych ścian bronić i żeby mi szło coraz lepiej za pomocą tych ścian, które się tam stawia. No dobra, hopy, jesteśmy w trakcie oczekiwania na zawodników, mamy już 98 zawodników, możemy sobie tutaj, kurczę, potańczyć z ziomeczkiem, także lecimy, podchodzimy tutaj i taniec odpalamy, a jak? Ewentualnie możemy sobie dać uszanuj pokój, ale już tutaj bojowy boost startuje za 6, 5, 4, 3. 2-1, miałem jakiegoś laga w ogóle, dobra. Także startujemy, nasz bojowy bus startuje. Oczywiście tutaj nie wiem, jak podziękować kierowcy busa za to, że nas wiezie, bo tu widzę, że ludzie dziękują na czacie. W każdym razie gdzieś sobie skoczymy tutaj. Nawet, wiecie co, lecimy na start tutaj, o kurczę, nie wiem, czy to był dobry pomysł, ponieważ widzę, że dużo ludzi tutaj leci. Może polecimy sobie tutaj. Tutaj myślę, że będzie mniej osób i spróbujemy jak najszybciej znaleźć jakieś fajne itemy, żeby po prostu, kurczę, nas nie zabili na starcie. Jak coś, to mamy kill-off, także kill-offem możemy ich rozwalić. To są właściwie toporki takie. Ogólnie, moi drodzy, jeśli wiecie coś, czego ja nie wiem, bo ja nie wiem dużo rzeczy, które są w Fortnite'cie, naprawdę, także nie śmiejcie się ze mnie, proszę. To oczywiście piszcie mi w komentarzach, jeśli czegoś nie wiedziałem i ja chętnie was wysłucham. Na szczęście mam fajnych widzów, wiernych widzów, którzy naprawdę, jeśli chodzi o Minecrafta, to mi dużo pomagają. Zobaczymy, jak będzie w Fortnite'cie. Dobra, schodzimy na dół. Gdzieś tu słyszę już skrzyneczkę. Dobra, wiecie co, weźmiemy sobie na start może tą strzelbę zwykłą, pompkę. Gdzieś tu słyszę gościa, może pójdziemy go zabić, bo on gdzieś tam już zbiera coś. Dobra, mamy pierwszego zioma. Mamy jakieś itemki, dostał strzała, tutaj mamy skrzyneczkę, także zbieramy skrzyneczkę. Na odcinku jakoś bardziej się stresuję i ogólnie muszę wam powiedzieć, że jeszcze ani jednej rozgrywki nie wygrałem. Także może czajcie, jakby wygrać tak, kurczę, gierkę na tym, na odcinku, to by było mega, nie? Bo poza odcinkami, tak jak mówię, gram 4 dni, ale jeszcze nic mi się nie udało wygrać. Gdzieś tu jeszcze skrzynka jest? Nie wiem. Weźmiemy sobie amunicję. Oczywiście amunicję nigdy za wiele. Mamy harpun. Harpun chyba na strzała zabija, z tego co się nie mylę. Tylko z tym, że ja z harpuna w ogóle nie potrafię korzystać. Dobra, mamy kolejną skrzyneczkę. Mamy osłonę. Osłonę sobie możemy oczywiście użyć, bo to się na pewno przyda. Cyk, cyk. Mamy osłonę. Tylko do 50 niestety. Byśmy musieli dużą osłonę znaleźć. Dobra. Gdzieś jeszcze jedną skrzynkę tu słychać. Jest tutaj skrzyneczka. Wchodzimy. Bierzemy skrzyneczkę. Tak jak mówię, na razie nie skupiam się na budowaniu ścian, ponieważ ścian nie potrafię budować. Na razie skupiam się bardziej na strzelaniu.
Ale no coś popróbujemy. Myślę, że coś popróbujemy tutaj też tych ścian pobudować, nie? Dobra, tutaj jest pułapka, możemy ją wziąć, nie wiem, gdzieś może ją rozstawimy. Chociaż myślę, że te pułapki aż tak istotne nie są, bo ciężko jest kogokolwiek nią złapać. To znaczy na pewno niektórzy potrafią, ale ja nie potrafię, także... Dobra, moi drodzy, mamy kolejną skrzyneczkę. Tutaj mamy racę z butelek, tutaj mamy nasz karabin szturmowy. Niestety z karabinu szturmowego nie lubię, znaczy niestety, no po prostu nie lubię strzelać z karabinu szturmowego, bo on strzela takimi chyba seriami, jak się nie mylę. Nie będę teraz strzelał, ponieważ nie chcę tutaj swojej pozycji zdradzić. Dobra, tu myślę, że wszystko, idziemy powoli w stronę strefy, która nam się będzie tutaj zmniejszać do naszego kółeczka białego, żeby nas ta burza nie zabiła. Co prawda mamy jeszcze 2 minuty, ale myślę, że możemy iść. Dobra, mamy grzybki, ja jestem na szczęście najedzony. Idziemy tutaj zobaczyć do tego drewnianego domku. O, tą broń, powiem wam, lubię chyba najbardziej, ten pistolet maszynowy. Jakoś mi najbardziej podchodzi. Tu mamy kolejne race. Gdzieś tu słyszę skrzynkę, jest u góry skrzynka. Idziemy po skrzynkę, gdzieś tam się hopy strzelają, by słychać. Dobra, mamy pistolet maszynowy, tylko że niebieski oczywiście bierzemy. Otwieramy skrzyneczkę kolejną, mamy tutaj granaty, mamy strzelbę, pompkę mamy. O, w sumie pompka się przyda, zamiast tej pompki będzie lepsza. Granatów nie używam, powiem wam, nie wiem, nie potrafię totalnie z nich korzystać. Ciężko jest kogokolwiek granatem zabić, mi przynajmniej, także nie potrafię. No i co, gdzieś tam hopy słychać, że się strzelają. Ktoś tutaj umarł. O tak, leżeć było. Pierwszy raz chyba udało mi się kogoś zabić z wyrzutni harpunów. Tak w ogóle. Dobra, czy on coś tu miał ciekawego? Trzeba uważać, bo pewnie tutaj się ktoś na przyczajce jeszcze na mnie czai. Dobra, mamy to i teraz jak to zrobić? Wiecie co, i tak z harpuna nie potrafię dobrze korzystać, także to wywalimy. I weźmiemy sobie lepiej apteczki, bo apteczki się nam na pewno przydadzą. Tu mamy amunicję, tu mamy shotguna, tu mamy kolejną osłonę, bierzemy wszystko. W staku chyba można mieć 6 osłon, jak się nie mylę, tych małych, nie wiem jak jest z dużymi. Teraz tak, wziąć dużą apteczkę, czy lepiej małe? Dobra, weźmiemy te małe, bo duże apteczki rzadziej się zdobywa. Mamy tu jakiegoś expa, także lecimy. Weźmiemy sobie expa i powoli wchodzimy do naszej strefy, bo nasza burza za chwilę ruszy, także... Wchodzimy do naszego kółeczka, wchodzimy do naszej strefy i lecimy tutaj przez... Albo wiecie co, jeszcze zahaczymy tutaj, to jest na pograniczu strefy. O, nasza burza zaczęła się zmniejszać. Oko burzy zaczęło się zmniejszać, także trzeba uważać. Tutaj chyba ktoś był w ogóle, bo widzę, że ściany są rozwalone, chociaż chyba, że tak jest po prostu. Gdzieś tutaj słychać skrzyneczkę u góry, także spróbujemy tam wbić. Spróbujemy tam wbić, pewnie gdzieś tam pod sufitem. Tutaj gdzieś pod dachem jest skrzyneczka. Tak, mamy skrzyneczkę. Także zbieramy. Gdzieś tu... O, tą broń bardzo lubię. Także sobie to wymienimy. Karabin szturmowy, krótka seria. Tą broń, powiem wam, lubię. Tutaj możemy pozbierać... Gdzieś... Gdzieś chyba ktoś tu chodzi. Ale nie jestem pewien. Z tej broni jakoś mi się najlepiej strzela, powiem wam szczerze. Nie wiem dlaczego... Ale jakoś najcelniej mi z niej idzie. Dobra, chodzimy do strefy. No, jak widzicie, nasze oko burzy się tutaj zmniejsza. Także musimy wbić do strefy. Zostało 45 graczy w ogóle. Także nie jest źle. Jak umrę, jak umrę 10, to będzie dobrze. Postaram się chociaż do tej 10 dotrwać. Tu na pewno już ktoś był. Ale może gdzieś tam się hopy słyszę, strzelają. Ale może coś tutaj zostawili nam. Gdzieś tutaj słychać ich. We mnie chyba strzela, co? Nie wiem, pompę bym wziął. Tu jest gościu. Ło, dobra, zaczął ściany budować. To mamy przesranę. Dobrze, jeszcze go rozwaliłem. Ręce mi się zaczęły kurczę, całe... Łapy mi całe zaczęły latać, ale zabiłem go. Dobra, mamy karabin szturmowy, fioletowy, nice. Dobra, teraz ta apteczka się przyda, ja się tylko... Kurczę, weźmiemy... Dobra, schowam się za drzewem, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tu mnie ktoś może załatwić, najlepiej się kitrać w chatce. Może będę miał szczęście, ale to nie jest dobry pomysł. Nigdy tak nie róbcie. Mimo, że jestem słaby Fortnite'a, to dam wam radę. Dobra, szybko osłony. Czy ja coś tu jeszcze potrzebuję? Pompy nie będę brał, aha, to bierzemy. On aż 2 te apteczki miał, to teraz możemy to zamienić. Dobra, weźmiemy tak, szybko tutaj sobie osłony jeszcze użyję. W chatce.
Cyk, cyk. Jedna, druga. Sok z gumy jagód wypity. Można ruszać. Można ruszać, Stiviaki. Mamy zrzuty jakieś tutaj, widzę. Możemy spróbować któryś zrzut wziąć, chociaż tam pewnie będzie od groma ziomków, którzy będą chcieli właśnie też ten zrzut. Ale być może uda się coś zgarnąć. Idziemy powoli tutaj w tym kierunku. Tak jak mówię, jak widzicie, za bardzo ścian nie używam, ponieważ ich nie potrafię używać. Skupiam się na razie totalnie na strzelaniu. Także mam nadzieję, że mnie za to nie zabijecie. I chociażby mi doradzicie. Tam widzę, jest skrzynka w ogóle. Ale dobra, tą skrzynkę. Dobra, weźmiemy jeszcze tą skrzynkę. Albo nie, dobra. Tą skrzynkę już sobie darujemy. Przydałaby się duża osłona, żeby mieć stówkę całą. Tutaj jest ammo, tutaj mamy skrzyneczkę naszą. Gdzieś kogoś słyszę? Chyba? Czy nie? Dobra, granaty, nic tu nie ma. Nie, myślałem, że ktoś tu chodzi. Gdzieś się, mówię, chłopy strzelają z tego, ze snajperek, a ja nienawidzę snajperek. Gdzieś tutaj słychać chłopy. O, jest hop. Jest hop i hop chyba dostał? Tak, dostał, ale żyje. Dobra, tak troszkę niefajnie zrobimy, spróbujemy go od pleców zajść, ale hop mnie słyszy, bo nie jest jakimś gamoniem. Kurde, no i zobaczcie. I to jest właśnie to. Władowałem się między dwóch ziomów i nie miałem szans. Jeden z prawej nie mógł go zaatakować, tylko musiał mnie. W każdym razie umarliśmy, tam chłop w ogóle z jakimś motorówką wbił i z bazuką. Także moi drodzy, jeszcze jedna gierka, niestety nie zajęliśmy miejsca 10, zajęliśmy miejsce numer 22, ale jak na pierwszą grę, na odcinku, oczywiście na odcinku, to i tak myślę, że jest dobrze. Dobra, jeszcze jedną giereczkę sobie pykniemy, także bang. Co tu się dzieje w ogóle, chłopy co robią, zobaczcie. Gościu ma, to jest dobre, to jest dobre. Nice, sobie dobry head zrobił. Dance w ogóle, to naprawdę mega jest. Dobra, hopy, jak tańczycie, to i ja zatańczę. A co mi tam? Gdzieś słyszę skrzynkę, ale też gdzieś słyszę gościa. Tu na dole jest chyba skrzyneczka, także szybko na dół, na dół, na dół. Gdzieś tu jest skrzynka, tylko nie wiem gdzie. Ktoś we mnie strzela, czy mi się wydaje? Dawać skrzynki! Łoj. Łaj, mamy przesrane. Mamy przesrane. Uciekaj, Stevie! Biegnij! O, mam przesrane. O! No nie wierzę. Tego jeszcze nie było. Co za ziomek? A tu kolejny słyszę biegnie, zaraz mnie zabije. Ale tego jeszcze nie było. No, to się nie spodziewałem. Gdzieś tu jest skrzynka. Gdzie ona jest? Za ścianą? Czy to jest na suficie? Gdzieś tu zioma słyszę kolejnego. Jak to mi się udało w ogóle? O, tam zebrał skrzynkę chyba. Jaki gościu? Nie mam żadnej broni, tylko taki zwykły pistolecik po tym gościu. To nie jest dobrze. Jesteśmy w czarnej. No, właśnie. Nie jest dobrze. Dobra, Stiviaki, gdzieś tu słyszę skrzynkę, może jesteśmy uratowani? No powiedzmy, że nie jestem uratowany. Idziemy do tej chatki zobaczyć, chłopy niech się tam biją. Mogę teoretycznie spróbować kogoś ze snajperki zdjąć, ale... Ale właśnie, ale pewnie mi się nie uda. Dobra, tu nikogo nie było, bo słyszę skrzynki. Nice, 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 nice. Może jesteśmy uratowani? Może to jeszcze nie jest koniec tej gry? No, dzień dobry, maleńka. Bazuka jest, ale ja z bazuki nie umiem strzelać. Teraz jak to zrobić? Dobra, bazukę sobie zostawimy. Bazukę sobie zostawimy i... Wiecie co? W sumie to jest lepsza opcja. Zrobimy tak, bo są dwie te apteczki, także mamy dwie, te większe. No i jest słabo, bo mam snajperkę. Mogę ewentualnie kogoś spróbować... Ze snajperki zabić. Ktoś próbował mnie chyba właśnie ze snajperki trafić. Wiecie co? Robimy takie taktyczne wycofanie. Nie wiem, czy ta ściana cokolwiek pomogła, ale... Cofka, cofka, cofka.
O, jest ziom, dobra. Próba. Nie umiem, totalnie nie umiem z tego strzelać. Nie wiem, czy trzeba przed nim, czy za nim. Dobra, tutaj fajną nam zrobił strukturkę. Się doczepimy i wchodzimy, zioma zabijemy. Pod piąteczki. Próbujemy go załatwić. Gdzie on jest? Tutaj wszedł? Tam zabił chyba. Gdzieś go słyszę, tam są fajne itemy. Tylko, że ja ich nie zbiorę. Ajajaj, no niestety. Miejsce numer 21, dobra. Dobra, Stiviaki, mam nadzieję, że chociaż było śmiesznie, wiem, że dużo tutaj nie osiągnąłem. Dwa razy zająłem miejsce 20, a tak to jakieś 60, 50, także pewnie połowę z tego wytnę. Także moi drodzy, mam nadzieję, że odcineczek wam się podobał, macie tu na koniec fajny taniec. Koniecznie zostawcie kciuka w górę, koniecznie zapraszam na naszego Discorda Stiviaki. No i co, no i zostawcie dzwoneczek, zostawcie suba, jeśli nie subskrybujecie. Oczywiście, moi drodzy, jeśli odcineczki będą wam się podobać, będzie ich więcej. Także trzymajcie się, hej!